Dzień dobry. Polecam lekturę kolejnego wydania Wprost. W tym numerze temat okładkowy, dziennikarskie śledztwo. Okazuje się, że po raz kolejny niewłaściwie zatroszczono się o bezpieczeństwo VIP-a, a mówimy o głowie państwa, o prezydencie Andrzeju Dudzie. Jak stwierdzili nasi dziennikarze, prezydent kilkukrotnie przebywał w hotelu Belvedere w Zakopanem. Ani on, ani nikt inny nie powinien tam przebywać w celach wypoczynkowych z przyczyn formalnych, z przyczyn prawnych. Więcej w tym wydaniu w okładkowym tekście naszych autorów. Piszemy również o innych sprawach, którymi żyje Polska. Festiwal w Opolu, nasze dobro narodowe, które czy straciliśmy? Oby nie, ale zamieszanie jest potężne, a w tym wydaniu Wprost wywiady z głównymi postaciami tych wydarzeń. Kaja opowiada nam, jak to było, co o tym myśli, jak do tego doszło, że stała się trochę twarzą tego protestu. Arkadiusz Jakubik, czyli dr Misio, ocenzurowany czy nie, opowiada nam o tym wywiadzie, deklarując jednocześnie, że wbrew pozorom wcale nie jest przeciwnikiem Kościoła. Piszemy również o nieustająco głośnej sprawie tragicznej śmierci Igora Stachowiaka, o tym, kto odpowie za tę tragedię, ale jak się okazuje, jak ustalili, podsumowali nasi autorzy, podobnych przypadków torturowania, czasem niestety, których efektem była śmierć, na przestrzeni ostatnich lat było zbyt wiele, właściwie jeden to byłoby zbyt wiele, a okazuje się, że było ich więcej. Problem nie tylko w funkcjonariuszach, którzy się tego dopuszczają, choć daleki jestem od stwierdzenia, że z polską policją en bloc jest coś nie tak. To są czarne owce, ale jednak są i do takich zdarzeń dochodzi zbyt często, a problem jest również natury systemowej i prawnej. Wydaje się, że coś trzeba zmienić. W tym wydaniu Wprost piszemy również o artystach, którzy odeszli, niestety, ubiegły tydzień Zbigniew Wodecki oraz Roger Moore, znakomici artyści, każdy oczywiście w swoim fachu, różne postaci, ale takie, które lubiliśmy i na ten temat również piszą nasi dziennikarze. W dziale biznes ranking polskich ambasadorów. Polska gospodarka rośnie, polski eksport też ma się nieźle, polskie firmy szukają nowych rynków zbytu, polscy przedsiębiorcy są bardzo zwinni, a w tym wydaniu ranking największych firm, największych eksporterów, zestawienie 100 takich firm, które odnoszą na dużą skalę sukcesy na rynkach zagranicznych. Zapraszam do lektury.